Dobry wieczór, przy mikrofonie Gnomiuszka. Dzisiaj relacjonuję specjalnie dla Was wielkie piłkarskie spotkanie Polska-Anglia, eliminacje do Mistrzostw Świata 2014. Jednak pojawia się, moi drodzy, niespodzianka. Otóż trenerzy obydwu drużyn zdecydowali się na wprowadzenie poważnych zmian i przeciwko sobie zagrają angielska pogoda i polski stadion narodowy. Przy piłce już reprezentacja angielskiej pogody. Podanie od Deszczyka. Deszczyk podaje do Kapuśniaczka. Kapuśniaczek atakuje. No, niestety odnosi drobną kontuzję już na samym początku. Trener decyduje się na zmianę. Wchodzi Ulewa. Ulewa niestety fauluje naszego głównego obrońcę Dachowskiego, który na całą sytuację wydaje się być cały czas otwarty i niewzruszony. Tymczasem Murawa próbuje odbierać groźne ataki przeciwnika, ale niestety tonie pod ich ciężarem. Nie ma już żadnych szans na wygranie tego meczu. Murawa próbuje przytrzymywać piłkę tak pod swoimi nogami, by się od nich już nie odbijała, ale niestety po 45 minutach ciężkiej gry Murawa jest już po prostu wykończony. Wygląda na to, że jego forma podczas tego meczu była wyjątkowo cienka, znacznie cięższa niż podczas Euro 2012. Niestety druga połowa już się nie odbędzie. Przed mikrofonem Gnomiuszka, ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na następną relację. Do usłyszenia.